Coroczny konkurs ABP Komputer, Mlekowity, Targ Polu, Metalowca i Maxikazu właśnie wystartował. Zrób zakupy za 20 zł i wesprzyj Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak co roku procedury konkursu są takie same. Trzeba zrobić zakupy za minimum 20 zł w sklepach Mlekowity, ABP Komputer, firmy Targpol, Metalowiec, pana Marka Czerwińskiego oraz ubezpieczenia w Maxikazie. Z tymi kuponami przychodzimy na finał konkursu o godzinie 18, wrzucamy je do tradycyjnego naszego słoika, wygrywamy nagrody oraz wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Szef działdowskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tłumaczy, jak przebiegnie 26. finał zbiórki. W tym roku zaczynamy 14 stycznia, niedziela, godzina 7 rano. Wolontariusze nasi już będą na mieście. 110 wolontariuszy po całym mieście Działdowo, Iłowo, Narzym, Rybno, Dąbrówno, Uzdowo, Sławkowo, Różkowo. W tych miejscowościach będziemy mieli 110 wolontariuszy. Wolontariusz posiada puszkę, która w tym roku wygląda w ten sposób, identyfikator. Bez tego nie wrzucamy. Drodzy Państwo, zadbajmy o bezpieczeństwo pieniążków i dzieci. Puszka, identyfikator i serduszka. To wyróżnia naszych wolontariuszy, żeby było bezpiecznie. Nieodłącznym elementem corocznej zbiórki są oczywiście licytacje, których i tym razem nie zabraknie. Od godziny 18 zapraszamy wszystkich do Domu Kultury. Tam odbędą się licytacje, jak i również rozstrzygnięcie naszego świątecznego konkursu. Wcześniej o godzinie 16 przewidywany jest występ dzieci i młodzieży Miejskiego Domu Kultury ze swoim przedstawieniem Małą Księżniczką. W międzyczasie przy Domu Kultury nasz kolega Mariusz będzie wykonywał rzeźbę, która też również zostanie na naszych licytacjach licytowana. O tym, że warto przyłączyć się do akcji, nikogo nie trzeba przekonywać. Warto, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Jak co roku wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pieniążki zakupione zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do ratowania dzieci lub starszych osób do pomocy. Także czekamy na Państwa o godzinie 18, 14 stycznia 2018 roku, niedzielę. Jak i również o godzinie 16 na przedstawieniu, tak. Które będzie w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Jagieły. Pamiętajcie, zróbcie zakupy za 20 zł w ABP Komputer, Mlekowicie, Targ Polu, Metalowcu lub Maxikazie i 14 stycznia o 18 spotykamy się w Działdowskim Domu Kultury.